Witam Was serdecznie w odcinku pierwszym premierowym, jeśli chodzi o aplikację Pokémon Pocket. Jest to aplikacja, która na chwilę obecną miała premierę, swoją taką soft premierę w Nowej Zelandii i mamy możliwość tutaj zainstalowania tej aplikacji, będąc jeszcze w Polsce. Te same techniki wykorzystywaliśmy podczas zmiany waluty w różnych aplikacjach. Nie będę tutaj oczywiście przytaczał konkretnego przypadku, ale pokażę Wam pokrótce, jak to wykonać. Pierwsza rzecz, przechodzimy do sklepu Play. Później wchodzimy w swój profil na samej górze i przechodzimy do płatności i subskrypcje. Następnie formy płatności. Później dajemy więcej ustawień płatności. Przechodzi nam do strony. Przechodzimy do ustawień w tym miejscu i dajemy adresy. I obecnie, jak widzicie, mam już ustawiony jeden adres. Jednak jeśli żadnego tu nie macie, to po prostu wciskacie dodaj nowy adres. I tutaj wybieracie kraj oraz wszystkie dane, które znajdziecie, powiedzmy, na dowolnym punkcie, jeżeli oznaczycie na Google, Google Mapsach. I to wpisujecie w tym miejscu, dajecie zapisz. W tym przypadku oczywiście mamy już pierwsze przedbiegi, jeśli chodzi o stworzenie takiego profilu. Później wchodzicie w ustawienia. I pokażę Wam się tutaj nowe pole, gdzie będziemy tworzyć profil. Jeśli profilu żadnego nie macie, płatnościowego, a jeśli macie jakikolwiek, to należy stworzyć ten, który ja w tej chwili Wam podam, a wcześniejszy usunąć. To jest bardzo ważne. I w tym przypadku oczywiście widzicie pierwsze dane, jednakże jak macie tutaj kraj lub region, wciskacie strzałeczkę, znaczy długopisik i dajecie utwórz nowy profil. Tam też wypełniacie wszystko zgodnie z tym, żeby było u Was Nowa Zelandia. Adres, kod pocztowy i tak dalej. Kolejnym krokiem jest zadanie płatności. Wiem, że być może to nie będzie potrzebne, ale tak, jeżeli Wam by nie działało coś, to wiedzcie o tym, że trzeba dodać jakby taki punkt płatności, żeby Google Store wiedziało tak naprawdę, na czym się opierać. I w takim przypadku przechodzimy w hamburger u góry i dajemy formy płatności. Jak już stworzycie profil, a wcześniej mieliście jakikolwiek, to wchodząc w ustawienia, macie tutaj prawdopodobnie dwa możliwości wyboru profili. I ten właśnie, ten, który nie potrzebujecie, ten powiedzmy polski lub też innego kraju, musicie to go usunąć. Bo on, nie wiem czemu, ale zawsze wchodzi w priorytet. I w momencie, kiedy oczywiście to usuniecie, wróćcie do tych ustawień i wciśniecie kropeczkę, która oczywiście pozwoli Wam na wybór tego profilu, bo normalnie automatycznie on nie jest wybrany. Jeżeli Wam nie działa, to wiedzcie o tym, że tu i zapomnijcie tego kroku. Później instalujecie dowolną aplikację VPN na telefon, która pozwoli Wam na transfer Waszej lokacji do Nowej Zelandii. Tylko formalnie to nie jest, wiecie, transfer, gdzie przechodzicie od razu, nie wiem, i w Pokémon Go działacie i lecicie do Nowej Zelandii. I to teraz Wam mówię, nie jest to żadna z tych czynności, które wykonałem, nie jest wbrew regulaminowi. Bo mimo wszystko instalujemy aplikację z legalnego źródła, a w regulaminie nie ma żadnych rzeczy, która by zakazywała używanie VPN, który chroni nas i nasze dane przed niewłaściwym użyciem. Więc wszystko oczywiście jest w tym wypadku legalne, jeśli chodzi o używanie i wykorzystanie tego patentu w aplikacji Google Play. W momencie, kiedy to wykonacie, wchodzicie oczywiście w Google Store'a i tam wyszukujecie sobie Pokémon Pocket i instalujecie, bo powinno już działać. Jak widzicie, na moich dwóch telefonach dla pewności sprawdziłem i działa jedna, jeden i drugi. Czemu wykorzystałem dwa telefony? Bo na chwilę obecną nie wiem, na którym będzie później działało. Ten jest mega stary i wyeksploatowany, ale Pokémon Go działa na nim szybciej niż na najnowszym Samsungu. Tylko że to nie jest flagowy, tylko taki poboczny. I mówię, Pokémon Go tu działa wolniej, a tutaj lepiej. Czemu? Bo tu są nakładki i wiecie, te game boostery, które nie działają kompletnie. Nagrywam też trzecim telefonem, że gdyby jeden i drugi też padł, żebyście się nie byli zdziwieni. Patrzcie, na tym już załadowany jest, na tym nie. To jest ten nowszy rzekomo, Samsunga, nie? A tutaj jest flagowy Lenovo Moto G5+. Możemy logować się nie tylko przez Nintendo, ale też przez Google. Także ja wykorzystam sobie takie poboczne konto, żeby sprawdzić, jak to działa. O, jednak na tym telefonie, co sądziłem, że będzie lepszy, skraszowała aplikacja. Dobra, na obydwu pobieramy. Widzimy się za pół godziny. Bo mimo, że mam super prędki internet, to i tak widzimy, że pobiera chyba z ograniczeniami serwerów. Albo ograniczeniami VPN. Już prawie. Jest! Mamy! Działa! Jest animacja! Charmandery, wiem, że jakaś osoba tam już zgarnęła Charmandera. No ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało z tymi grafikami, bo tu to co widzę, to czy będzie normalnie w grze, nie mam pojęcia.
W sensie, wiecie, w fizycznej formie. Karcianek. Dobra, tu jeszcze sobie skoczymy, żeby było w tym samym czasie ładowanie. Witajcie! Cześć, niesamowite, witam was. Też was kocham i za wasze karty. Dobra, tutaj wpiszemy max 14 literek. Nia. Niantic. Tutaj będzie Michał. Tak dla ciekawości waszej, Michał to jest moje drugie imię. Możesz otworzyć boksa, znaczy boostera, nie? Mamy dwa dropy. Pyk. Weźmiemy sobie Czarka, albo nie, Pikachu i Mewtwo. Dobra, tu jak widzicie troszkę muli i teraz zresztą tak samo tutaj. Zium! Przyjechałem? Siu. Jeszcze raz. Siu. Siu. No! A może w drugą stronę chyba? Aaaa! No przetnij ten booster. Jest! Dobra, mamy Squirtla. Szczałeczkę. Tegoś w drugą stronę się przekręca. No to w drugą stronę, ale dziwnie. Jest! Arcanine i Marowak EX-y. Dobra, mamy EX-y, Arcanine'a i Marowaka. 5 kart do saszetki. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o, wiecie, kolejne kupowanie tych boosterów? Ja nie wiem, zaraz zobaczymy. Swipe up to the card to register them into the dex. A, swipe do dexów. A, nie, to jest do góry. Po prostu, że rejestrujemy w dexie. Woo! 3D! Jedna minuta. O co chodzi z jedną minutą? Wonderpiki są zablokowane. Misje! Zarejestruj 5 kart. Zdobyłem 5 jakichś tam zakupów prawdopodobnie. Możesz otworzyć paki raz, jak masz w pełni naładowaną staminę. Wygląda na to, że będziesz mógł otworzyć za niedługo paczkę. Mam kolejną. 12 godzin jest kolejny. Ciekawe, czy można, wiecie, tak stakować sobie więcej booster. Aplikacje pokażą ci w momencie, kiedy będziesz miał gotowość do otworzenia, nie? A, od razu wybrałem paki, jak widzieliście. Dobra, jakiś tam bzium. No i dajesz. Fiu. No, tutaj mi przecięło. Ja pierdzielę. Dobra, jest. Ale serio, no mam wrażenie, że coś jest nie tak z tym ekranem. Albo trzeba trzymać w ręce i tak mocno, nie wiem, gwałtownie ruszyć. Albo ja mam telefon do bani już w tej chwili. Tak, jest możliwość. Dobra, o, jakiś mam od razu supportera. Pokazało mi, że to jest lepsze coś. Golurk. Eevee. Marowak. A, tutaj był Marowak, a tutaj był Kingler tylko. A, no to nie zawsze może być EX. jak w normalnym życiu. Jeszcze mogę! Tak? Nie. To było takie zawieszenie się ekranu. Mamy drugi level, bo mamy dostęp do Wonder Packa. Odblokowałeś Wonder Pick Feature. Najlepszy byłby patent, tak wziąć, nie wiem, 8-10 telefonów i na wszystkich otwierać. O, tu jakiś bonus pick, no cost. W Wonder Picku możesz zdobyć kartę wybraną losowo z boostera, która była otworzona przez innego gracza. I booster paki otwierane przez swoich przyjaciół mogą być również wybrane do Wonder Picków. Wonder Picki wymagają więcej staminy, albo Wonder Staminy, czyli jakiejś innej staminy, która się płaci. Możesz zmniejszyć czas do otworzenia kolejnego, oczywiście używając tych itemów. Jest też specjalnego rodzaju Wonder Pick, który może pojawić się jako bonus i w postaci, powiedzmy, Chansey Picka. Wonder Pick, którego czas się skończył, będzie dostępny ponownie po wciśnięciu prawdopodobnie Rewind Watch. Spróbujmy! No cost. Na Bulbę i Squirtlu mogę. At the same time! A, myślałem, że będzie szata, którą mogę podglądnąć i policzyć. Pika kart. Ta sama. Jest Bulba i jest Squirtle! To są gwarantowane dropy, już wiecie. Tak jest. Gwarantowane dropy. Przynajmniej mamy potwierdzenie, a nie tak, że trafiło mi się. Okej, tak jest. To jest koniec tutorialu. Dziękujemy za to, że mogłeś otworzyć booster. A! I czyli pack stamina refills, you can open pack every day. A, no to wiemy, że można otworzyć po jednym boksie, czy boosterze, czy tam dwa dziennie.
spróbuj odblokować nowe feature'y, które poprzez ukończenie misji porządkowych zdobywając expa i zwiększając level. Biorę Charizarda i biorę Mewtwo, no. Dobra, Rear. Bierzemy. No. A, no w tym samym momencie, nieźle. Ten w drugą stronę. Kurde, no. Czekaj. Ten w tą? Nie, w tą. Tu. I co, tyle? Tutaj tyle. A, tu też tyle. A, słaby drop. Czyli te gwarantowane, wiecie, to były zaplanowane. Numer 16 przywołuje Dragonite'a i okrąża globę, czyli Ziemię, w 16 godzin. Ciekawe tutaj jestem, czy to jest jakby soft premiera, czy w momencie, kiedy będzie premiera globalna, czy wszystkim to zresetuje ten progres. Kolejny booster, nie wiem, tam było 12, trzeba otworzyć, czy jak? Nie wiem. Ale dobra. Dobra, tutaj poszło. Tutaj też. Mogę... Dobra, jest w tym samym momencie. Możemy w tym kierunku samym robić. Po jednym gwiazdce. Po jednej... Tam jest dwie gwiazdki. Uncommon. Uncommony. I... A. No to powiem wam, że fajnie, bo dropy nie ma zbyt często dropów, więc to będzie fajne. To będzie fajne. Bo to wiecie, tutaj na starym początek zwykle oni dają takie fajne dropy, ale koniec końców, jeżeli będzie ich zbyt często, zbyt dużo, no to będzie mało atrakcyjne. Nie, wykończyłem staminę, czyli dwa na pewnie cały dzień. Dwa boostery na cały dzień, bo 12 godzin jest do ładowania pierwszego. To jest napisane właśnie, że ten okres do otwarcia kolejnego boostera jest pokazany na 12 godzin. A kiedy użyjemy subskrypcji Premium Passa, możemy otworzyć więcej o jeden dziennie. A nie, to jest jeżeli zbierzesz kolekcję tych Pokemonów, jak widzicie tutaj mamy po jednym sztuce, i zbierzemy całą kolekcję, otrzymujemy te nagrody. W ten sposób. To jest ten sklep, nie? No cost. Oczywiście, że no cost, to biorę. Tutaj kosztują jakieś tam dwa tikety, ale wcześniej widziałem, że możemy zgarnąć tutaj dzienny pakiet. I teraz uwaga, pro tip dla osób, które chcą za wszelką cenę zdobyć Charmandera, albo Bulbasaura, albo Squirtla. Przede wszystkim wybierając tutaj Mewtwo Pack otrzymamy Marowaka EX oraz Bulbasaura Full Art. Wybierając Pikachu Booster otrzymamy Arcanine EX oraz Squirtla Full Art. Oraz Charizarda wybieramy Executora EX-a oraz Charmandera. Dobra! Na to wygląda, że to jest tyle całej naszej przygody na dzień dzisiejszy z Pokémon Pocket. Jeśli coś będzie ciekawego, no to oczywiście będę was update'ował na Twitterze, na Instagramie. I wy oczywiście w moich postach też pochwalcie się waszymi dupami, które macie z Pokémon Pocket. A my czekamy oczywiście spokojnie na premierę i będziemy mogli grać w pełni, realizując tutaj, wiecie, progres, który go prawdopodobnie zapiszemy, a nie usunie się w momencie premiery. Tyle z mojej strony, zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek, jeżeli podobał poradnik i oczywiście sam spektakl, jakim jest prezentacja premierowo gry Pokémon Pocket. Trzymajcie się, do zobaczenia.